Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, dajecie mega dobrze radę, a to pomaga rozwijać cały kanał, także dziękuję serdecznie. Oczywiście lecimy z waszymi kuponami na dzisiaj, oczywiście lecimy z promocją i konkursem. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetClicku, to jest legalny w Polsce bookmachera, założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie go do promocyjnego Obstawiamy 50, tak jak teraz widzicie, no to możecie stworzyć pierwszy kupon za 57 zł, obojętnie jakie kursy, jakie zdarzenia, ile tych zdarzeń. Jeżeli kupon nie wejdzie, wraca do was 5 dych, 7 zł. To podatek, no jesteśmy w Polsce, o tym musimy pamiętać, ale te 5 dych możecie od razu wypłacić, nie trzeba grać dalej. Jeżeli ten pierwszy kupon wejdzie i nieważne ile wygracie, wszystko można wypłacać, wszystko leci na wasze konto bankowe, nie trzeba obracać. I to jest w tej promocji najważniejsze. No świetna promocja dla nowych graczy, także odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Bez problemu znajdziecie, jest podpięty, rejestracja to 2 minuty i można działać. Słuchajcie, zapraszam do naszej grupy facebookowej, ponad 75 tysięcy użytkowników, zapraszam na naszego Instagrama, tutaj również sporo się dzieje. Oba linki macie w opisie pod tym filmem, serdecznie zapraszam do zerknięcia, do sprawdzania. No i lecimy z konkursem tutaj. Jak zawsze 5 dych do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem, w komentarzu typujcie dokładne wyniki. Minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z BetClicka. Typujemy do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick. No i jak zawsze nie biorą udziału w zabawie, czyli taki konkursowy standard. I przechodzimy do kuponów. Dzisiaj no mało tych kuponów w porównaniu do weekendu, bo oczywiście meczów mniej. Kupony od osób, które jeszcze na naszym kanale nie typowały. Zaczynamy od dubla Jakuba. Widzicie tutaj od razu, że jest to mocno, mocno grane i przechodzimy do argumentacji. The Blues w ostatnich dwóch meczach pokazało, że mecz z West Bromem był po prostu wypadkiem przy pracy. Dwa kolejne spotkania to dwa pewne zwycięstwa i teraz w rewanżu z Porto pozostaje tylko dopełnić obowiązku i znaleźć się w kolejnej rundzie. Porto również wygrało weekend z Sondelą w lidze. No i tutaj Chelsea, no przed Chelsea będą musieli się otworzyć od pierwszych minut, co dla Londyńczyków będzie doskonałą okazją do kontr. Tutaj Jakub liczy, że ekipa z Anglii poradzi sobie po raz drugi i Porto po prostu ogra. Drugie spotkanie. W pierwszym meczu byliśmy świadkami ofensywnego starcia. Nie mogło być inaczej, jeśli zestawi się PSG z Bayernem. Obie ekipy nie lubią się bronić, a ich najmocniejszą bronią jest atak. Po pierwszym meczu Paryżanie są górą, to oni wygrali 3-2 i mają delikatną zaliczkę przed rewanżem. To spotkanie no powinno być podobne i tutaj Jakub liczy, że właśnie tak będzie. Stawia na kolejnego overka i prosty, bardzo prosty dubel, bardzo prosta kombinacja. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby w tej prostocie była metoda. Trzymamy kciuki, żeby to siadło. Dalej mamy kupon od Szymona. I od razu też lecimy z argumentacją, widzicie tutaj wszystko i jak to jest grane. Pierwszy mecz pomimo wyniku 0-2 dla Chelsea był bardzo otwarty, zarówno Porto jak i Chelsea stworzyło sobie sporo ciekawych sytuacji, a wirtualni gospodarze mieli ich więcej, jednak zabrakło skuteczności. Taka gra generowała rzuty rożne, jeśli w pierwszym spotkaniu obejrzeliśmy ich aż 13, to teraz powinno być podobnie. Porto musi ruszyć od początku, co powinno otworzyć dużo przestrzeni na kontry i tutaj Szymon liczy, że znowu obie ekipy będą atakować, a linia rożnych zostanie pokryta. Mamy tutaj propozycję na overka cornerów, no i rewanż we Francji może okazać się ostatnim meczem Bawarczyków w tegorocznej Lidze Mistrzów. Brak Lewandowskiego może się okazać zbyt dużą stratą. Niemniej sprawa awansu jest jeszcze otwarta i muszą oni zacząć atakować od początku, a Paryżanie będą próbować wybijać ich z rytmu. Już pierwszy mecz wyglądał podobnie i tutaj piłkarze Bayernu nie wytrzymali ciśnienia w końcówce, złapali 3 żółte kartki, a w całym meczu uzbierali ich 4, przy czym jedną żółtą kartkę otrzymało też PSG. Teraz powinno to wyglądać trochę bardziej zbalansowanie. Niewątpliwie no PSG dołoży tutaj więcej od siebie, a goście mogą być nieco sfrustrowani. Waga spotkania jest ogromna i Szymon liczy, że będą kartki. Proponuje nam overa karteczek. Fajny kupon. Moim zdaniem fajne połączenie rożnych z kartkami, więc trzymamy kciuki. I słuchajcie, ostatni kupon na dzisiaj to jest single. Mówiłem, że dzisiaj mniej, bo też mało tych meczyków. Single od Macieja. Paryżanie w pierwszym meczu z Bayernem byli skuteczni zarówno w defensywie, jak i z przodu. Fantastyczne zawody rozegrali m.in. Neymar, Mbappé, czy nawet Draxler, który wyglądał dużo lepiej niż w ostatnich meczach. To głównie dzięki tej trójce udało się trzykrotnie złamać defensywę Bawarczyków i wywalczyć przewagę przed rewanżem. Bayern ma spore problemy w kadrze. Przede wszystkim w ofensywie, gdzie wypadł Lewandowski, Gnabry i takie braki no mocno rzutują na skuteczność i efektywność, co przekłada się na ogólnie całą grę całego zespołu. We Francji Bayernowi niewątpliwie może zabraknąć atutów w ataku i tutaj PSG, zdaniem Macieja, jest faworytem. Stawia, że drugi raz skutecznie wypunktują niemiecką drużynę, liczy na ich zwycięstwo, co najmniej 2 gole w meczu po bardzo fajnym kursie, tylko czy realne to zdarzenie? No to już musicie sobie sami odpowiedzieć. Ja trzymam kciuki, żeby jak najwięcej tego siadło. Tydzień temu puchary poszły bardzo dobrze, więc dzisiaj, jutro i pojutrze liczymy na to samo. Na dzisiaj to by było na tyle. Słuchajcie, jest sporo, mimo wszystko sporo propozycji. Pamiętajcie, że to są typy innych graczy. Wszystko może się zesrać, także nie kopiować w ciemno. Przemyśleć jeszcze po swojemu, czy na pewno wam się to podoba. Ja zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli tego nie robicie. Zapraszam do naszych grup. Linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. I oczywiście słyszymy się jutro. Dobrego dnia, wygranych kuponów. Nara!